Choroby tarczycy stanowią ogromny problem współcześnie w Polsce. Praktycznie jesteśmy ofiarami Czarnobyla. Mimo że wybuch był w 1986 roku, ale mimo wszystko teraz chorują praktycznie, można powiedzieć, prawie wszyscy w naszym kraju. Często sobie nie zdajemy nawet sprawy, ile jest ludzi, którzy mają zaburzenia. Często chociażby od przewodu pokarmowego mówienie, jakieś tam powiedzmy nadwrażliwość jelit, czy też jakieś inne dysfunkcje, a to ma podłoże. Przy czym, co jest paradoksalną rzeczą, że pojęcie normy. Norma to jest pewny jakiś zakres, prawda, hormonów, ale są hormony przysadkowe, czyli TSH, i hormony produkowane przez tarczycę, czyli finalne produkty, prawda, T3, T4 i potem ich metabolity FT4, FT3. Ale często na przykład paranoją jest to, że koledzy zlecają tylko TSH, prawda, no już dobrze, FT4. I widzisz, że jest norma, ale norma to nie znaczy, że ten człowiek jest zdrowy, bo są postacie subkliniczne, bo u jednego na przykład 2 to będzie normą, u drugiego to będzie za dużo, a u trzeciego będzie za mało. I trzeba popatrzeć też jeszcze, jak to wygląda z objawami. Ja jeszcze może pochodzę z takiej starej szkoły endokrynologicznej, gdzie na hormony, na wynik czekało się miesiącami. I w związku z tym ja miałem jeszcze na uniwersytecie starych profesorów, którzy to byli często doktorzy przedwojenni, którzy leczyli, musieli z objawów leczyć, prawda? I to jest, trzeba się wsłuchiwać w pacjenta. Przede wszystkim, bo pacjent już przy pierwszej rozmowie dużo nam powie, co go trapi, co go będzie. A my tylko korygujemy. I trzeba, praktycznie dużo jest takich sytuacji, że są tak zwane subkliniczne postacie. Czy to będzie niedoczynność tarczycy, czy nadczynność tarczycy. I spotykam się w swojej praktyce, że praktycznie jest gro tych subklinicznych postaci. Przy czym tarczyca to jest, można powiedzieć, problemem złożonym. Jest to mały gruczoł, ale równocześnie wpływa na inne gruczoły dokrewne. Czy to począwszy, jeżeli mówimy u kobiet, no to dobrze. Będzie to w związku z tym sama reguluje metabolizm, sama reguluje inne jeszcze reakcje neurologiczne, kardiologiczne, ale równocześnie u kobiet będzie wpływała też na płodność. I to poza tym. Następnie też na piersi, o czym nie trzeba zapominać, dlatego że praktycznie jest połączona z produkcją prolaktyny, czyli często te idąc w dół, prawda, te mastopatyczne piersi, jakieś takie zgrubienia, napięcie przedmiesiączkowe, to jest spowodowane często zaburzeniami tarczycy. Idziemy w dół do gruczołów, tak, jajniki. Czyli tutaj będziemy się często spotykać z zespołem PCO albo też nawet z utrudnieniem zajścia w ciąży. I tarczyca bardzo mocno wpływa. No tutaj, jeżeli już mówimy o takiej diagnostyce bardzo, bardzo dokładnej, no to wiadomo, diagnostyka hormonalna. Poza tym powinniśmy też oznaczyć jeszcze przeciwciała przeciwtarczycowe, czyli anty-TPO, anty-TG. Można jeszcze przeciwreceptorom, TRH. I wtedy mamy pełną wykładnię. Dodatkowo, jak dodamy sobie jeszcze USG tarczycy, tylko musi to robić ktoś, kto ma pojęcie o tym, bo to nie może być z przypadku, prawda, który robi to USG tarczycy. I dodatkowymi badaniami, no to jeszcze może być scintygrafia, uzupełnieniem i oczywiście, jak są podejrzenie jakichś guzków, biopsje. Więc to jest taka zamknięta praktycznie diagnostyka tarczycy. I tutaj możemy potem w różnych płaszczyznach to rozpatrywać. Bo wiadomo, w zależności od tego, czy mamy nadczynność, czy niedoczynność tarczycy, no to takie będzie postępowanie. No, trzeba, przy czym endokrynolog zajmujący się tymi problemami musi mieć też pojęcie odnośnie, żeby ukierunkować tego pacjenta, czy w kierunku kardiologicznym, bo tarczyca też ewidentnie przy nadczynności, no to będą objawy takie, można powiedzieć, pierwsze takie Strassen-diagnozy, to będzie
palpitacje serca, będzie nerwowość, będą drżenie rąk, prawda, nadciśnienie czy zaburzenia rytmu serca, prawda? I też trzeba to wyłapać, żeby pacjentka nie poszła pierwsze, jak jest, jeżeli tu powinna być odpowiednia współpraca interdyscyplinarna. No bo tak, jeżeli pacjentka pójdzie, czy pacjent do kardiologa, no to w tym momencie dostanie leki kardiologiczne, ale to nie jest leczenie przyczyny, tylko leczenie objawu. Prawda? A nam chodzi o leczenie przyczyny. Więc poza tym ta diagnostyka powinna też opierać się, pomijając badania biochemiczne, badania fizykochemiczne, prawda? Ale równocześnie jeszcze wsłuchiwać się trzeba w pacjenta, objawy. Bo pacjent nam sam powie, a poza tym często w drzwiach można zauważyć do gabinetu, że pacjent ma chorą tarczycę, prawda? Patrząc na twarz, patrząc na jego oczy, prawda, że przy nadczynności będzie trochę taka płaczliwość, łzawienie oczu, więc to też trzeba brać pod uwagę. Uważam, że współczesna kobieta już dbająca o swój wygląd i swoje zdrowie, przecież jeżeli popatrzymy tak, to zwiększyła się praktycznie długość życia w przeciągu 100 lat o połowę. Drugi raz tyle praktycznie, czyli kobiety żyją 80 lat, prawda? Czyli w związku z tym trzeba to też popatrzeć, że każda kobieta, jeżeli jest w młodym wieku, jeżeli ma pewne jakieś takie objawy, to co powiedziałem, prawda? Czyli coś ją niepokoi, prawda? A już pierwszymi takimi symptomami, bo ja jestem też i endokrynologiem i ginekologiem, to będą zaburzenia cyklu miesiączkowego. Mogą być albo fite miesiączki, albo ich nie być, albo będą nieregularne. W związku z tym to już jest pierwszy taki praktycznie dzwonek, że coś się dzieje. I teraz kwestia jest trafienie na odpowiedniego lekarza, który ukierunkuje w dalszej diagnostyce, prawda? I trzeba myśleć, jeżeli no pierwsze zgłasza się do ginekologa, prawda? Ale tenże pan czy pani doktor musi myśleć o tym, że jednak oprócz macicy i jajników istnieją jeszcze inne narządy hormonalne, które wpływają bardzo, bardzo na pozostałe gruczoły, prawda? I, no i teraz tak, jeżeli mamy taką sytuację, że młoda dziewczyna, młoda kobieta, dobrze, wiemy, diagnozujemy. A już kobiety szczególnie w takim okresie gdzieś koło 40, a już szczególnie po 40, kiedy zaczynają już wkraczać ten okres menopauzy, no to już praktycznie rzecz biorąc powinny, przynajmniej ja uważam, taka wizyta powinna być raz w roku i to taka kompleksowa. Taka, można powiedzieć, holistyczna. Trzeba zrobić hormony tarczycy, USG narządu rodnego, USG piersi, USG tarczycy. To praktycznie uważam za oblig. Poza tym u kobiet często występują te dolegliwości tarczycowe w czasie ciąży. Bo trzeba powiedzieć sobie jedną sprawę, że ciąża stanowi duże obciążenie dla organizmu kobiety. Mówimy o fizjologii ciąży. No ale co to jest fizjologia? Jeżeli mówimy generalnie o fizjologii człowieka, czy generalnie o fizjologii ciąży, prawda? Bo to jest takie filozoficzne, można powiedzieć, tutaj dyskusje. Więc ciąża stanowi duże obciążenie i w tym chociażby najprostsze, trywialne rzeczy. Zwiększa się objętość krwi, prawda? Produkcja krwinek, czyli zwiększa się praca serca, ale równocześnie powiększa się przysadka mózgowa, taki serwer, można powiedzieć, hormonalny, który reguluje cały organizm. I w tym momencie dochodzi do, jak gdyby, eksploatacji tego organizmu. Czyli jeżeli są subkliniczne postacie, mówimy tu o tarczycy, no to w tym momencie organizm się domaga tej kobiety, domaga się hormonów, prawda? Ta tarczyca nie produkuje, no to już się powiększa, prawda? No i zaczynają być kłopoty. Najczęściej obserwuję w naszych realiach, obserwuję niedoczynność tarczycy. Więc ona dominuje, ale jako post-Czarnobyl praktycznie. I tutaj już jest pierwszy taki, to samo takim obciążnikiem, no to po co robi się krzywą cukrową, czy tam test obciążenia po prostu glukozą? Po to, że też gospodarka węglowodanowa, ale przecież tarczyca też wpływa na tą gospodarkę węglowodanową, prawda? No więc to są wszystko naczynia połączone. A jeżeli zaczniemy o nadczynności tarczycy, przy nadczynność tarczycy występuje rzadziej ona wiąże się z tym, że najczęściej tarczyca produkuje nadmiar hormonów.
nadmiar hormonów. Oczywiście podłoże to mogą być guzki albo w tarczycy, czyli tak zwane guzki gorące, albo też jeszcze może tarczyca jako sama w sobie przerastać, prawda? Czyli w nadmiarze. No to dolegliwości najczęściej, no to będzie uczucie zdenerwowania, mogą być chudnięcie, nadciśnienie, płaczliwość, uzawienie oczu, drżenia rąk. To będą takie najczęstsze. Oczywiście, to mówimy już o takich drastycznych objawach, które występują, bo mogą być na przykład jeden czy dwa z tych objawów, prawda, występować. Przy czym będzie podenerwowanie, trudności ze snem, tego typu. Z kolei, jeżeli mówimy o niedoczynności tarczycy, to będzie druga strona medalu. Czyli tutaj to raczej będzie taka ospałość, zmęczenie, uczucie, zaburzenie koncentracji, skóra sucha, bóle stawów, zaburzenia trawienia, więc będzie w tą stronę. Jeżeli z kolei mówimy o chorobie Hashimoto, to jest chyba najsławniejszy Japończyk, jaki jest na świecie, prawda? Bo jest to związane też z uszkodzeniem tarczycy, czyli już z immunologią. Czyli mówiąc trywialnie, występuje produkcja, własny organizm wytwarza przeciwciała przeciwko własnym białkom. Prawda? I tutaj występuje to antyperoksydazie, antytyreoglobulinie. To są najczęstsze. Prawda? I to w wyniku następuje uszkodzenia tej tarczycy. I tutaj, jeżeli mówimy to najczęściej w polskiej populacji, to występuje z powodu jodu radioaktywnego. Oczywiście, czy ktoś się zgadza, czy nie, ale to jest prawda. Bo jeżeli się, bo to można różne teorie tutaj wysnuwać, różne tego, ale jeżeli pacjent przychodzi do lekarza, który ma codzienny kontakt z pacjentami, no to w tym momencie musi rozstrzygnąć, prawda, w jakim kierunku idziemy. I tu będzie podłoże immunologiczne, czyli inaczej tutaj z kolei z drugiej strony, że ta tarczyca jest zniszczona i praktycznie nie produkuje hormonów tarczycy, czyli finalnego produktu. Czyli tutaj równocześnie wzraca hormon przysadkowy, czyli TSH. I to tu trzeba rozróżnić. Oczywiście to są najczęściej. Nie trzeba zapominać też o nowotworach tarczycy. Na szczęście nie stanowią one dużą grupę chorób tarczycy, ale jednak mimo wszystko występują. Przy czym tych nowotworów tarczycy nie należy się znowu bać, bo one w większości są wyleczalne. Mianowicie postępowanie to jest postępowanie chirurgiczne, potem czy tam radioterapia i odpowiednie prowadzenie potem po tym postępowaniu operacyjnym. Ale to trzeba mieć też na względzie, że taka sytuacja występuje. Oczywiście na szczęście już kiedyś jeszcze kilkadziesiąt lat temu czy kilkanaście występowały osoby, chodziły z wolami, prawda? Co to było wole? Czyli to były często wole obojętne, prawda? Czyli to było rozrost tarczycy, który był spowodowany różnymi czynnikami, najczęściej niedoborem jodu. Teraz tego jodu, to ja uważam, że mamy trochę go nadmiar. Oczywiście, jak wcześniej było, pracując już ponad 30 lat, no to wcześniej była walka, żeby z tym jodem, żeby jodować wszystko. Ja myślę, że ten program został spełniony i efekty osiągnięte, a teraz to my raczej już ten jod, to chcemy już go ograniczać. Zresztą powiedziane było, pamiętam jak dzisiaj, jak mądrzy ludzie po Czarnobylu mówili, konsekwencje będziemy odczuwać kilka pokoleń do przodu. I to jest prawda.